Najwyższy już czas na naszą kolejną kulinarną wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. 50 przepisów, 50 odcinków, 50 stanów. Radom na talerzu już teraz. Dowódcą naszego sterowca, naszym kapitanem w tej podróży jest Masterchef, Global Chef Michał Fabiszewski, ambasador kuchni polskiej, a dzisiaj lecimy prosto do Nowego Orleanu. Dla wszystkich miłośników czarownic, wilkołaków i wampirów, dziś w ramach naszego FAST, czyli Food American State Trip, proponuję wycieczkę do bagnistej Luizjany, a konkretnie do miasta, które wprost uwielbiam, a uwielbiam Nowy Orlean. Nie tylko za klimatyczną francuską dzielnicę, nie za Bourbon Street, magię i nutkę tajemniczości, która unosi się nad miastem, nie za wszechobecne dźwięki nowoorleańskiego jazzu, ale również, a może przede wszystkim, za niezwykle kulinarne doznania. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej poznałem tyle nowych smaków. To chociażby wyjątkowe kreolskie pączki, nazywane z francuska beignet. To w tym najbardziej imprezowym mieście na ziemi, w czasie Mardi Gras, czyli tłustego wtorku, miałem okazję po raz pierwszy spróbować aligatora. I powiem szczerze, że jego smak jest bardzo wyjątkowy. Gdy jeszcze raz usłyszę, że aligator smakuje jak kurczak, będę wiedział, it's a fake news. Jedna z potraw szczególnie utkwiła mi w pamięci. Przepyszna jambalaya. Potrawa jednogarnkowa na bazie warzyw, kurczaka, pikantnej wędzonej kiełbasy, krewetek oraz ryżu. Postanowiłem odtworzyć dla Was ten nowoorleański smak i przygotować moją własną jambalaję. Niczym pilni studenci w tej nowoorleańskiej szkole magii, kuchni i czarodziejstwa, wyjmijcie pergaminy i zanotujcie listę potrzebnych składników. Najpierw zasmażka, 100 g mąki i 50 g masła. Przygotujcie ją wcześniej. Do tego jedna duża posiekana cebula, 300 g piersi z kurczaka pokrojonej w kostkę, 200 g pikantnej kiełbasy wędzonej pokrojonej w plasterki, pół kilograma krewetek, 3 papryki, czerwona, żółta i zielona, posiekane w drobną kostkę, 2 papryczki jalapeno pokrojone w cienkie plasterki, do tego 3 posiekane ząbki czosnku, jedna puszka, czyli około 400 g przetartych pomidorów, 600 ml bulionu z kurczaka i 300 g ryżu. Jeśli chodzi o przyprawy, potrzebujemy 2 łyżeczki przyprawy kreolskiej. Można ją przygotować samemu w domu. Wystarczy 1 łyżka soli, 1 łyżka czosnku, tyle samo papryczki chili, słodkiej papryki, sproszkowanej cebuli i odrobiny cukru. No dobra, ale jak przygotować taką jambalaję prosto z Nowego Orleanu? Nic prostszego. Na rozgrzaną dużą patelnię wrzucamy paprykę, cebulę, jalapeno i czosnek. Dolewamy odrobinę wody i chwilę dusimy, aż warzywa zmiękną. Dodajemy kurczaka oraz kiełbasę i smażymy przez około 5 minut. Następnie dodajemy zasmażkę i mieszamy całość, by wszystkie składniki pięknie się połączyły. Dopiero teraz dodajemy bulion, przetarte pomidory i ryż oraz naszą kreolską przyprawę. Nakrywamy patelnię pokrywką, zmniejszamy ogień i dusimy wszystko, mieszając od czasu do czasu przez około 30 minut. Ryż musi być miękki. Wtedy wrzucamy krewetki, mieszamy i dusimy jeszcze chwilę, aż krewetki zmienią kolor i nie będą surowe. To proste, jednogarnkowe danie jest już gotowe. Zróbcie takie w domu, bo naprawdę warto. Ze stanu Luizjana dla Radia Radom o kuchni z przekąsem, smakiem i humorem mówił jak jest szef Michał Fabiszewski. A po więcej inspiracji oraz przepisów zapraszam na kanał Michał Fabiszewski na YouTubie. Radio Radom 87,7.